Zastawnik do prawej strony, Gustavo Henrique. Z powrotem do zastawnika, zastawnik, piłka na lewej nocy, interwencja Wiktora Lopeza Gonzaleza. Mateusz, nie ma faulu, zobaczmy, Sendlewski, Sendlewski uderza na bramkę, Kacper! Sendlewski 1-0! Korołyszyn, Rakić, Rakić, piłka na prawej nocy! Uderzenie Stefana Rakicia, brawa teraz dla golkipera Kostraktu. Mateusz i Pedrinho, świetnie Pedrinho w defensywie, Adriano! Adriano Lemos! Niepewnie nawrat! Adriano Kriesel! Nie ma bramki! Mamy teraz taki okres, mam wrażenie, troszeczkę przestoju w tym spotkaniu. Sytuacja bramkowych jak na lekarstwo, jakby żadna z drużyn nie chciała podjąć ryzyka! Artur Popławski, rozegrali to z chirurgiczną precyzją teraz! Pedrinho to jest taki zawodnik, którego można zostawić w grze 1 na 1 jako ostatni zawodnik przed bramkarzem. No właśnie dlatego! Kapitalnie teraz Bartłomiej Nawrat! Rakić do zastawnika, zastawnik zatrzymany. Martin Dosa, dobry powrót Mikołaja, zastawnika, zaplątała gdzieś mu się piłka między nogami. Sendlewski zablokowany przez Tarasa Korołyszyna. Kriesel, Wiktor Lopez ma teraz trochę miejsca, Wiktor Lopez uderza na bramkę, interwencja Rakicia, Budniak! Ponad poprzeczką, muszą się wystrzegać takich błędów podopieczni Dawida Grubalskiego. Szóste i każde następne będzie skutkowało przedłużonym rzutem karnym, Everton, Everton, odegranie! Nie ma bramki! Kapitalna akcja Kostraktu Lubawa! Kostrakt przedostał się pod bramkę. Adriano Lemos, Adriano Lemos na prawą nogę! 2-1! Konstruktorzy ponownie na prowadzeniu! Znaleźli ten jeden moment, tę jedną lukę, tę jedną wyrwę w defensywie rekordu Bielsko-Biała! Pedrinho i zastawnik, Pedrinho odwrócił się! Pedrinho przegrywa pojedynek z Nawratem! Ale w jaki łatwy sposób tutaj Pedrinho ograł zastawnika! Pedrinho, Pedrinho na prawą nogę! 3-1! Kostrakt prowadzi już 2 bramkami! Korołyszyn, ależ tam był błąd Evertona! 3-2! Mateusz Ferreira Ribeiro zdobywa gola kontaktowego, ale co zrobił w tej sytuacji Everton? Martin Dosa, Korołyszyn niepewnie! Nie ma gwizdka sędziego! Jeszcze Everton! No a tutaj wydaje mi się, że doszło chyba mimo wszystko do przewinienia. Ale jeszcze dużo grania przed nami do końca tego meczu. Mateusz, no właśnie! Mateusz! To są te akcje, na które czekamy w wykonaniu tego zawodnika! Zbieg od razu do zmiany. Zawodnik rekordu. Budniak, Gustavo Henrique, Rakić! Dobra ta akcja na wysokim tempie. Gdzieś tam piłka. Na pograniczu wyjścia. Poza pole gry Wiktor Lopez! 4-2! Golkiper Kostraktu wpisuje się na listę strzelców. Rakić miał trochę miejsca. Mateusz, Rakić. Rakić zablokowany! Jeszcze Budniak, źle przyjął sobie piłkę Paweł Budniak. Kriesel głową! 5-2! Tomasz Kriesel zdobywa bramkę głową ze swojej połowy, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Tak, mamy 5-2! Tomasz Kriesel strzałem głową do pustej bramki. To konstruktorzy okazali się lepsi od rekordu Bielsko-Biała. Mamy syrenę końcową, 5-2! Kostrakt pokonuje rekord na parkiecie w Bielsku-Białej. No i nie możemy się doczekać tych emocji, które będą nam towarzyszyć w starciu jutrzejszym.